Rafał, przed tobą masa nowych wyzwań. Możemy to oficjalnie zdradzić. Taniec z gwiazdami. Obawiasz się czegoś? Obawiam się, że... Jedynie obawiam się tego, że mógłbym szybko od tego programu odpaść, bo uważam, że ten program jest na tyle prestiżowy, że byłbym bardzo smutny, gdybym odpadł szybko z niego, gdyby ta przygoda szybko się skończyła. I wiem, że przygotowania do odcinka trwają bardzo, bardzo długo, kosztują mnóstwo wysiłku, pracy, mnóstwo czasu trzeba spędzić na treningach. Tego tylko się obawiam, tak mówię, że po prostu te przygotowania mogłyby być po prostu niedocenione przez jury i przez widzów. Bo to trochę zweryfikuje twoją postać w mediach. To jest największa produkcja telewizyjna w Polsce, no, z tego, co słyszałem, więc... A co cię tak serio skłoniło do wzięcia udziału? Podbudowanie tej popularności? Dzięki temu programu. Nabranie umiejętności tanecznej? Ja, za mnie jest na tyle kiepski tancerz, że ja będę miał w ogóle problem, żeby czegokolwiek tam się nauczyć. Ważne jest spięcie sylwetki, spięcie ciała i to jest właśnie najważniejsze. Przez 6 lat ćwiczyłem sport, który przygotował mnie, w ogóle mnie przygotował do tańca. Ja jestem strasznie sztywny, spięty tego się, to wyszła jeszcze siłownia, więc będzie naprawdę ciężko znaleźć tą gibkość, nauczyć się tej gibkości, tańczyć bioderkami, ruszać. To będzie naprawdę problem dla mnie, bo ja się nie czuję w tym dobrze, ale właśnie dzięki temu może się nauczę tej trudnej sztuki i kiedyś na być może weselu zatańczę już z panią Małgorzatą Kożuchowską właśnie.